Przecież jak byłam mała, ale taka totalnie mała, takim pierdem małym byłam, co ledwo w ogóle pamiętam, że żyłam wtedy. Czujecie, że byłam tak posrana, żeby crushować postacie z bajek, które nawet nie są ludźmi. W sensie, to nie byli ludzie, to byli, nie wiem, jakieś maszyny. Nawet crushowałam rybę z Gdzie jest Nemo. Rybę crushowałam sobie. Właśnie odświeżyłam se wchodząc na Google Grafika i wyszukałam sobie te postaci. Se myślę, wow. Od początku było wiadomo, że będę jakaś nie taka jak trzeba. W sensie, że coś mi nie za bardzo styka w mózgu. Poznajcie mojego pierwszego crusha z dzieciństwa. Larry się wabił, był w sumie nie wiem czym, jakimś robotem prawdopodobnie. Marzyłam, aby go poślubić. Kandydat numer dwa, wcześniej wspomniana ryba z Gdzie jest Nemo. Nie mam pojęcia, co mnie tak pociągało, ale najwidoczniej miał w sobie to coś. I nie myślcie sobie, że było ich tylko dwóch. Ja byłam taka rozrzutna, że w każdej bajce miałam jakiegoś crusha, ale że gdyby oni chociaż trochę przypominali postaci ludzkie, ale rybę? To jest ze mną nie tak. Znaczy ogólnie to strasznie dużo, ale niektóre rzeczy totalnie. Okej, okay, tutaj macie teraz przykład, jak wyglądałaby moja rozmowa dzisiaj z młodszą Lexi, z 12-letnią Lexi. Hej. Siema. Okej, okay, czy mama i tata, czy oni się w końcu pogodzili? Nie. Nie, mama i tata już nie mieszkają razem, oni się rozwiedli. Co? Gdzie my teraz mieszkamy? Mama nas wzięła do Polski, my teraz wszyscy w Polsce mieszkamy. Ja, ty, Eryk, Tina, Toni, mama, my mieszkamy w Polsce. W Polsce? Wow, oh my gosh. Tak, w Polsce. I przygotuj się, że te początki w Polsce, one będą dosyć ciężkie. Będą cię czasami wyzywać w szkole od jakichś rasistowskich rzeczy. Pieniędzy też będzie mało, mama będzie chodzić bardzo zestresowana. Kurde, to mega słabo, a czy ty chociaż lepiej ci idzie w tej szkole? W sensie ogarniasz na przykład matmę już? Nie, matmy myśmy nigdy do końca nie ogarnęły, ale ty zdasz wszystko, zaliczysz wszystko i nawet... Oh my gosh, nie mów, że myśmy poszły na studia. Tak, myśmy poszły na studia, ale to nie było to, to nie jest to. Poczekaj, to czym ty się zajmujesz? Czym my się zajmujemy w życiu? Słuchaj, ja nie wiem nawet jak ci to powiedzieć. My będziemy... kind of famous. I know, czekaj, uspokój się. Famous, w sensie ty będziesz nagrywać filmiki, ludzie będą się rozpoznawać, będą do nas podchodzić po zdjęcia i po autografy. What? Co? Czy ktoś się w końcu w nas zakochał? Czy ty w końcu... Czy my w końcu mamy chłopaka? Poczekaj, nie, teraz my nie mamy chłopaka, ale miałyśmy przed chwilą chłopaka. Marcin Dubiel. Ty jeszcze nie wiesz, kto to jest. On tutaj w Polsce też jest słany. Myśmy go poznały w Team X. Team X? Co to jest, jakiś zespół? Team X! Okej, skup się. Team X to jest taki... Po pierwsze, Team X to jest rodzina. Po drugie, Team X to taki projekt, gdzie ty będziesz... Taki Stuart, on ma bardzo duży youtuber teraz, ale on się nagrywa. On cię zaprosi do tego projektu i tam będziesz mieszkać z dużymi youtuberami. Julia Kostera, Kasper Błoński, Marcin Dubiel. Będziesz tam mieszkać i nagrywać i tak, wiesz, to wszystko... Nie, wkręcasz mnie, no co ty, nie. Broski, nie, przysięgam, serio. I teraz słuchaj tego, to jest najlepsze. Ty... Ja nawet nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ty masz za 6 dni walkę. Co ja... Co ja mam za 6 dni? Walkę. Będziesz walczyć z Natsu. Kto to jest Natsu? Okej, okay, do naszego Team X na końcu dołączyła taka Natsu, taka mała, ona jest bardzo mała i ty będziesz się z nią bić teraz za 6 dni! What the fuck? Będzie dobrze, zobaczysz, będzie dobrze. Dobry państwo, kochani moi, mamy tutaj takiego grzyba, ale nie do końca, moi kochani, wiemy, czy to na pewno jest grzyb jadalny, dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak sprawdzić takiego oto grzyba. Grzyb nie może być gorzki, prawda, moi drodzy, dlatego skosztujemy kawałeczek.